Zabiegi operacyjne dyskopatii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa szyjnym również najczęściej przeprowadzane są w znieczuleniu ogólnym. Pacjent ma wyłączoną świadomość, jest wentylowany mechanicznie, nie zdaje sobie sprawy z tego, co się z nim dzieje. Zadaniem chirurga jest uzyskanie efektu odbarczenia, uzyskanie uwolnienia elementów nerwowych od ucisku. Realizuje się to dojściem z cięcia skórnego długości mniej więcej 3 cm, bardzo ograniczoną preparatyką mięśniową, polegającą bardziej na odwarstwieniu niż przecinaniu mięśni. Dochodzimy w ten sposób do przestrzeni pomiędzy dwoma łukami kręgów. Przecinając więzadło żółte, które tam się znajduje, dostajemy się do wnętrza kanału kręgowego. Preparując elementy nerwowe, to znaczy korzenie, odsuwając worek oponowy, dochodzimy do miejsca, które nas najbardziej interesuje w tej całej operacji, czyli do przepukliny. Najczęściej jest położona podwięzadłowo. Przecinając więzadło wiążące tą przepuklinę, uwalniamy ją, usuwamy, najczęściej usuwając przy pomocy takich kleszczyków, wyjmując ją po prostu z kanału delikatnie, tak żeby nie uszkodzić, nie naciągnąć żadnego z korzeni. I to w zasadzie jest istota zabiegu. Dalej to hemostaza, czyli likwidacja krwawień, które nieodłącznie towarzyszą chirurgii. Zamknięcie warstwowe, czyli z zachowaniem anatomii, z zachowaniem ciągłości powłok, to koniec. Przeciętnie operacja mikrodyscektomii, bo taką nazwę nosi ten zabieg, ten typ operacji, zajmuje około godziny 20 minut.